Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Żebyśmy nie zapomnieli nigdy o tych wydarzeniach, abyśmy, aby to trwało zawsze i aby kultywowanie tej pamięci było również kultywowaniem niepodległości y, tych ziemi. I to jest bardzo ważne zachowanie w tradycji, zachowanie w pamięci. Chcemy wspólnie uczcić stulecie powstania, ale i stu, wspólnie. Y, zapoczątkować ruchy, które zmierzają do tak ważnych inwestycji. Na inwestycje związane z uczczeniem powstania wielkopolskiego mają złożyć się trzy rzeczy. Powstanie mural, który zostanie namalowany na ścianie starostwa powiatowego od strony parkingu. Na Placu Wolności stanie pomnik upamiętniający osoby, które zginęły w walkach o wyzwolenie Czarnkowa. Władze powiatu chcą również stworzyć okolicznościowy album z fotografiami z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Starostwo na te inwestycje zamierza przeznaczyć 120 tys z czego ponad 66% będzie stanowić dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prace nad wspomnianymi elementami mają zostać ukończone w latach 2017-18. Obecnie mieszkańcy Czarnkowa w holu starostwa powiatowego mogą oglądać wystawę poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu. Znajduje się tam m.in. makieta pomnika, zdjęcia czy film przygotowany przez telewizję Asta.